Siemanko, z tej strony EmDziak i mam nadzieję, że nie ubolewacie tak bardzo jak ja nad tym, że nie było 2 tygodnie filmów. Niestety pierwszy tydzień to były sprawdziany, sprawdzian za sprawdzianem, sprawdzian za sprawdzianem, przy tym były jeszcze kartkówki. Następny tydzień to był poniedziałek, wtorek nauka, środa, czwartek, piątek egzaminy. Więc mam nadzieję, że nie ubolewacie nad tym, że nie było filmów tak jak ja. Zawiodłem się sam na sobie, że nie nagrałem żadnego filmu. A jak nagrałem film w zeszłą sobotę, to nie zmontowałem go i go nie wystawiłem, bo nie miałem po prostu już czasu. Film ten, który teraz będziecie oglądać, został nagrany już tydzień temu. Niestety nie znalazłem czasu na zmontowanie go. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przy nim, tak jak ja się przy nim dobrze bawiłem, pomimo tego, że było troszkę faili. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jak nie, trudno, nie moja wina. Takie jest życie po prostu zdradzieckie. Była przerwa, miałem naukę i tyle. Jednak chodzę nadal do szkoły, no. Życie. Może kiedyś będę miał na tyle czasu, żeby nie musieć się martwić o szkołę czy coś innego. Ale w przyszłości to będzie albo szkoła wyższa, albo będzie już samo w sobie, no, praca po prostu. Raczej nie liczę, że na YouTubie będę zarabiać na tyle, żeby sobie kupić mieszkanie i żeby wyżyć, że tak powiem, z tego. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, trzymajcie się, miłego oglądania i cześć! Siemanko, z tej strony EmDziak i dzisiaj zagramy sobie w Plague Inc. Plague Inc., Plague Inc., jak kto tam woli, ja tutaj sobie tylko jeszcze pobawię się chwilę głośnością wszystkiego. Powiedzmy, że będzie dobrze, że nie ogłuchnę. Moje słuchawki się rozdupiły, więc tak jakby jestem na starym złomie, tam tych brązowych słuchawkach, co kabel mają poplątane. Ale no, wiecie. Mam jedno pytanie. Główna gra. Ja tu się bawiłem już tymi. Bez bicia się przyznam, bawiłem się już wirusem, nawet grzyba już testowałem, więc bez bicia mogę się przyznać, że tak powiem, że się bawiłem tym. Możemy się kiedyś pobawić kreatorem scenariuszy, bo w sumie tego nawet nie wiem, jakby to miało do końca wyglądać. Więc to by było, no, to mogłoby być w sumie ciekawe. Tryb wieloosobowy też kiedyś sobie rozegramy, kiedyś z kimś zagram pewnie. Jedziemy w główną, jedziemy w bakterię. Odblokowałem sobie kilka już tutaj genów, takich dodatkowych. Więc jedziemy normalny. Już przeszedłem go, ale wiecie. No. Tak, śmiałem się, że covery EmDziaka, ale dzisiaj się pobawimy w EmDziaka. Niech EmDziak zabija miliony. Witam w Plague Inc. Jesteś nową bakterią. Aby wygrać, musisz ewoluować i rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie. Wybierz lokację startową. Ja preferuję sobie Egipt. EmDziak rozpoczyna się w Egipt. EmDziak zakaził pierwszego człowieka. Słaby i przystosowany do gorącego klimatu musi ewoluować przy pomocy punktu DNA, by zarazić więcej osób. I know. Oh yeah, I know. Mamy tutaj podgląd naszej bakteryjki. Tak ona wygląda. Mamy przenoszenie drogą zwierząt, komarów, krwi, wody, powietrza, szczurów, gołębi. Mamy objawy najróżniejsze, które tutaj się rozprzestrzeniają. Tutaj mamy odporność bakteryjną i odporność na zimno, ciepło i na leki. Objawy, nie polecam bawić się w objawy na początku, bo cię szybko znajdą i znajdą twoją chorobę bardzo szybko, przez co szybko cię też wyleczą, a to nie jest zbyt dobre. Pomyślnie wyewoluowałeś. W ogóle ta jakość pod względem telefonu to jest totalnie inna gra. Są modele 3D. Patrzcie. W 3D są te modele. Bardzo fajne w sumie. Very fajne. I można tutaj speeda na trójkę sobie wziąć. Na telefonie, jeśli nie miało się wersji premium, to na jedynce się jechało i czasem bakterie trzeba było rozgrywać na przykład pół godziny. więc wiecie, zaczyna się rozprzestrzeniać. Bardzo dobrze. Nowa sieć społeczna uruchomiona. Istnieje nowy portal społecznościowy dla ludzi bez znajomych. Blank Book Plus. Prawdopodobnie przyciągnie miliardy ludzi w ciągu kilku dni. Aha. Dobre. Ładnie w bani. Informacje z kraju. EmDziak zakaże setki. Widzicie? Już setki zakażą, no nawet 500. 5 setek. Pozdro dla kumatych. Dobra, ze względu na to, że to są takie mało dbające o siebie kraje tutaj w okolicy, to komary się przydadzą. Jako sposób na rozprzestrzenianie się. EmDziak zakaża tysiące. EmDziak zaraził już tysiące osób w Egipcie. Choroba rozprzestrzenia się coraz szybciej. Widzicie, jak ja szybki jestem? O nie, Brexit! Ciekawe, czy to było w momencie, kiedy Brexit był już w Wielkiej Brytanii? Czy ten Brexit był taką zapowiedzią od twórców, która się spełniła? Bo to by było śmieszne w sumie. EmDziak dostaje się do Sudanu. Dostaliśmy się do Sudanu. Oj, nie tylko do Sudanu. Wow, patrzcie. EmDziak zakaże więcej państw. Patrzcie, co się dzieje. Wow. Się rozdupiłem po całej okolicy już. Bez sensu. Nie. Objawy najlepiej dewoluować. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to nie jest tego warte. Muszę się uodpornić na zimno. Bo na ciepło jestem odporny już ogólnie. To jedziemy dalej. Ło, już 60 milionów. Więcej zakażonych niż przy HIV. O nie. To źle brzmi. Okej, coraz więcej krajów jest zarażanych. Idziemy z tym koksem. O ja, w sumie nie mam o czym zbytnio mówić. Co? Nowelizacja przepisów dotyczących zwierząt gospodarskich. Nowe zasady dotyczące transportu i higieny zwierząt. Kurde, no im nie wykryją teraz. Założę się. Kurde. Nie nadążam, spokój. Teraz już mnie wykryją. Odporność bakteryjną. Chociaż nie, ja nie mam na zwierzęta. Ja mam na komary tylko. To krew, zobaczę. Jedziemy dalej. Dup. Myślałem, że wziąłem zwierzęta gospodarskie. Bo wtedy byłbym w dupie, wtedy by mnie szybciej wykryli. A teraz, a tak to jeszcze nie jest to takie prawdopodobne bardzo. Nie. Jeszcze raz nie. Ja tu tworzę bakterię idealną. Zniszczyć ludzkość. Patrzcie, jak leci zarażenie. W menu świata mam oznaczone kraje, które mam, że tak powiem, zarażone, które nie. Mam tutaj do wyboru, nie wiem, kraje miejskie, wiejskie, bogate, niebogate, zimne, ciepłe. Niestety, ale muszę w zimno inwestować, żeby się do Grenlandii dostać. Więcej zakażonych niż przy przeziębieniu. To nieźle. Ło! Jakie kombosy, co jest? Patrzcie, ile mam punktów. Mi się raz zdarzyło tak, że miałem 102 punkty, a tu max jest 100. W tym pasku. To było ciekawe. Jedziemy w to. Pyk, kurde. Yeah. Patrzcie. Torbiele, nie, podziękuję torbielom. Za to mogę wziąć kaszel i kichanie na razie. Żeby to jeszcze szybciej się rozprzestrzeniało. nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się, tylko że ona już prawie rozprzestrzeniła się na cały świat. Nie wstając wam wszystkim marzeń, ludzie. 82 punkty, widzicie tam? Odporność bakteryjną na ciepłe kraje i ewentualnie na leki. Jedziemy. Zobaczcie, jak nasza bakteria już się rozwinęła. Tutaj mamy rozpiskę, kiedy co już ewoluowała. Co jest też bardzo fajne. Nie jest Grenlandia. Czy jeszcze jakiś kraj? Nie, wszystkie są zarażone. Wszystkie są zarażone, ale nie wszędzie się dobrze rozprzestrzenia to. Ej, gorączce mówimy nie, ale przydałoby się przenoszenie zrobić. Drogą gołębi. Pyk. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Okej, rozpoczynajcie sobie to. Pracę nad lekarstwem. A ja tu powolutku postaram się jeszcze zarazić cały świat. Okej. Gorączka, dobrze, możecie zaczynać. Pierwszy zgon. Okej. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy w śmiertelność. Indie, lotniska są zamykane. No przepraszam bardzo, ale już jestem na całym świecie. Nie masz żadnych zdrowych ludzi na świecie. To najpiękniej. Dobra, dawajcie. Proszę, bakteryjko. Dasz radę. Anemia, świetnie. Wierzę w ciebie. No dawaj, bakteryjko, no. Daj mi jeszcze jakieś punkty. Nie mogę nic zrobić jeszcze. Halo? Ej, no nie gadajcie, przegramy, lol. Niewydolność wielonarządowa, tylko szkoda, że tak późno. Niewydolność wielonarządowa jest genialna. Jeszcze wybije troszkę ludzkości, ale nie wybije już całej, więc przegraliśmy, lol. Ale to jest bez sensu, bo jakoś jak wczoraj grałem bakterii wylusa, to grzyba nawet prawie przeszedłem. A teraz kurde nie przeszliśmy, no nie wierzę. Jedziemy jeszcze raz. Druga próba. Go. Może nie EmDziak, tylko na przykład nie wiem. Foxy. Zobaczmy, jak będzie szybko mordować Foxy. I know everything about this shit. Dobra, weźmy Chiny. W Chinach jest dużo ludzi. W Chinach przede wszystkim niech będzie chyba przenoszenie gołębiami albo szczurami. To mi się zdaje, że to będzie dobry pomysł. Chociaż nie, bo szczury będą mi tępić, powietrza mi nie wytępią. Jedziemy z tym koksem jeszcze raz. Mamy czas. Raczej easy na razie. Dobra, przyspieszmy sobie czas, bo nie warto czekać. Go, go. Woda. Jedziemy dalej. Do 3 razy sztuka się mówi. Foxy zakaże setki. Lol. Dobra, odporność na zimno, bo to jest Rosja. Tam u góry. To jest Rosja, więc to są zimne kraje. Tu są ciepłe, okej, ale chcę iść na Rosję. Brexit. Jezu. Go, 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 go. No już zaraziłem tutaj. Olympics. Koreę zaraziłem. Dobrze. więcej państw już zarażam. Świetnie, pięknie, podoba mi się. Zbierzmy sobie teraz na ciepłe kraje. Okej, jedziemy w ciepłe kraje. Więcej zakażonych niż przy gruźlicy. Pięknie. Już się dostaje mnóstwo nowych krajów, więc dobra, ciepło jeszcze raz. Nie może być żadnych objawów. Możliwe, że niepotrzebnie to kichanie i kaszel w sumie wtedy ewoluowało. Bo można powiedzieć, że sam się skazałem na śmierć wtedy. Jakbym jeszcze z tym poczekał. Bo to zwiększa bardzo zaraźliwość, ale też ludzie mnie zaczynają leczyć. Wtedy opracowują już na mnie lekarstwo, a jak już zaczynają opracowywać, to już im jest łatwiej później mnie zwalczyć. Więc tak jakby, no... Mija to się troszkę z celem. Jeśli chcę wybić cały świat. Więcej zakażonych niż przy przeziębieniu. Jedziemy z tym koksem. Lecimy w zwierzęta gospodarcze i gołębie. Zobaczcie, jak poszło. Od razu się wszystko tak naprawdę zwróciło. Kaszel, nie. Już się przejechałem na tym kaszlu. Idziemy dalej. 71 punktów, widzicie? 74 punkty. Odporność bakteryjna. Przenoszenie wodą i zestawem. Lepiej rozumieją zapalenie, czyli nie idziemy w zapalenie. To jest po prostu zły pomysł. Torbiele, nie. Get the fuck. Dobra, jedziemy. Dawaj. Zarażaj cały świat. Też na sztormę uderzają. Teraz już raczej easy. To już nie warto nic robić. Tutaj ewentualnie jeszcze to dupnąć i tyle. Ok, zaraziłem cały świat pod względem kraju. Kaszel. Zostawię, bo nie chcę dewoluować już niczego. Idziemy w zabijaniach. Pyk, pyk. Czy to nie jest zapalenie? Nie, to dobra. To jest zapalenie. Tak, to jest zapalenie. Po prostu dobrze. Bo jak rozumieją lepiej zapalenie, to wtedy będzie gorzej. Zaczynają opracowywać już na mnie lekarstwo. Anemia, świetnie. Mistrzostwa w piłce nożnej odwołane. Dawajcie te punkty, ja muszę lekarstwo zwalczyć. Niewydolność wielonarządowa, idealnie. To jest największa, kurde, śmiertelność, jaka może być, z tego co zauważyłem. Dobra, ile jest na lekarstwo? 18 punktów. Jak ja zbiorę 18 punktów w takim krótkim tempie? O. Dawaj. Daj mi 18, dobrze. Pyk. No kurde, no nie! No nie! No nie zwalczycie mnie drugi raz. Nie! Nie! No nie wierzę! No to już ciul. No co jest nie tak? Co ja robię źle? Wczoraj mi wszystko wychodziło. Ej, to się wredne zaczyna robić, bo ja wczoraj przeszedłem tą grę. Ej, coś mnie strzeli zaraz, ewidentnie, bo... Ja wczoraj bez większego problemu przeszedłem tą grę. Przeszedłem wczoraj bakterie i wirusa. Jezus Maria. Pozdrawiam Pawlak Natalię, która do mnie pisze. No. Jedziemy. Pyk, 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 pyk. Porada. Jej, porada. Świetnie. Weź mi, ty nic nie lać już. Biedne kraje. Jedziemy w komary albo zwierzęta gospodarskie i komary. Lecimy. No nie wierzę, no. Jakby była jakaś różnica, no. Wczoraj przeszedłem to chyba za drugim razem. Ja się śmiałem z tym, że do 3 razy sztuka. Ja nie chcę tego 3 razy przechodzić. Znaczy teraz już nie mam w sumie wyboru trochę, ale... Ah, świetnie. Jedziemy. Fox zakaże 1000, wow. Pyk. Pyk. No dawaj, 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 no. Dawaj mi te punkty. No zaraziło. Sudan. Świetnie. Porada, rozbij bańki, no coś ty. Pyk. O, poszły 2 statki. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Jedziemy w to. Wielka Brytania, medycyna, spowodowanie szerzenia się choroby. Trudno. Chyba wiem, jaki błąd popełniałem. Wiecie jaki? Niepotrzebnie kupowałem to i to. Bo jak to się tutaj zbiera, to się zbiera w ten punkt. Niepotrzebnie kupiłem to maksymalne i to maksymalne. To na tym poziomie już styka, a ja traciłem punkty, które powinienem mieć na zwalczanie choroby. Tia. To chyba o to chodziło. Jestem tępy. Kolejny spadek gęstości zaludnienia miast. Heh. Trudno. Tak zarażę wszystkich i wybiję, jak kaczki. Kanadyjczycy świętują powstanie traktatu Heidelberg. Kanadyjczycy świętują rocznicę słynnego traktatu, który przedstawiał Alaskę przechodzącą pod władanie Kanady. Amerykanie oburzeni. Lol. Niemcy, ogromne trzęsienia ziemi. Wow. Wow, no widać, że ogromne. Wow, 1153 te osoby zginęły. Lol. Dobra, drogą powietrza jedziemy i drogą wody po jednym na razie. Dawaj, 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 dawaj. Pyk, 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 pyk. Teraz to kurde tylko zbieramy punkty tak naprawdę. Spodziewałem się tego, że to tak będzie wyglądać. Patrzcie. Punktów i ile już zarażonych jest. Pięknie. Jedziemy jeszcze tylko las. Tego nie bierzemy już. A bierzemy już odporność na leki. Okej, zarażamy kraje po kolei, wszystkie. Ogromne trzęsienia ziemi znowu. Kolejne 1000 osób zginęło. Nie chcę torbieli żadnych. Odporność bakteryjną i na ciepło. I tyle styknie z tych ulepszeń. Teraz już to wszystko zostawiam tylko na zwalczanie... na zwalczanie choroby. Tak naprawdę. Bo kraje wszystkie są już zarażone. No jeszcze tylko to nie jest zarażone, ale to wszystko jest czas. Mówiłem. Wszystkie kraje są już zarażone. Można by powoli zacząć wybijać te kraje. Dlatego jedziemy z tym końcem. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Patrzcie, jak punkciki lecą. I to, i koniec. Nie ulepszamy już nic więcej. Zbieramy teraz punkty na zwalczanie lekarstwa. Lotnisko są zamykane. Dawaj. Zabija bardzo szybko i bardzo dobrze, że bardzo szybko zabija. Pięknie, idealnie. Dawaj, ciągnij to. Ciągnij, żebym jak najbardziej mógł zwalczyć lekarstwo. Zbieraj te punkty, zbieraj. Jak najwięcej jest mi ich teraz potrzeba. Przetasowanie genetyczne. Dobra, dawaj, zbieraj dalej. Zbieraj punkciki dalej. Przydadzą się jeszcze. Wybijam cały świat. Dobra, udało się. Teraz się już udało. Niemożliwe, żeby mnie już pokonali. Zbyt dużo punktów na kolejne przetasowanie genetyczne. I zbyt szybko moja choroba zabija. Nareszcie, kurde, za trzecim razem. Mówiłem, że do 3 razy sztuka. XD. Dobra, jeszcze im jakieś objawy dodbala. Giną. Jeszcze nudności, pięknie. No i cała ludzkość została tak naprawdę wybita. Nie ma szans na przeżycie. Yeah. No i udało nam się w końcu. Za 3 razem faktycznie. Ach, teraz już kwestia tylko czasu. Ja, kwestia czasu. Teraz tu już raczej iść. Roknij im jeszcze dowala. Już po was. Cała ludzkość wymiera. Tyle by było z ludzkości. Dobrze, ja się z wami już powoli żegnam, bo to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Udało nam się wyeliminować całą ludzkość. Tutaj macie pokazówkę, jak to wyglądało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!